Wśród osób nominowanych tego roku w konkursie Książka Roku 2022 polskiej sekcji IBIM w kategorii Upowszechnianie czytelnictwa znalazła się pani Justyna Sawicka, pracująca w Gdańsku w Teatrze Miniatura i zajmująca się tam zabieganiem o to, aby dzieci czytały i aby czytały dobre, mądre książki. W minionym roku pani Justyna obmyśliła i zrealizowała projekt Książki w roli głównej. Czyż to nie piękny tytuł? To właściwie mogłaby być nazwa kampanii. Do tego projektu pani Justyna zaprosiła literaturę bardzo dobrze dobraną, aktorów i sportowców, często sportowców odnoszących sukcesy. Projekt polegał na performatywnym czytaniu, rozmowami ze sportowcami i zabawą wokół książki, bo na ten walor zabawy pani Justyna bardzo silnie stawia. Ale nie jest to jedyna rzecz, w którą we współczesnej literaturze dla dzieci pani Justyna dostrzega i promuje. Zajmowała się w swoim życiu w ostatnich latach książkami o emocjach, książkami o stracie. Zapraszała autorów, aby przyciągnąć właśnie do książek, dobrych książek. Zawsze zabiega o to, aby jej działania były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, co jest niezwykle ważnym we współczesnych działaniach upowszechniających czytanie. Publikacje również ma na swoim koncie i być może ktoś pomyśli, że najważniejsze w upowszechnianiu czytelnictwa jest to, żeby zbudować relacje z małym czytelnikiem, żeby zbudować relacje młodego czytelnika z książką. I owszem, jest to niezwykle, niezwykle ważne. Ale chciałabym podkreślić pracę pani Justyny na polu tworzenia tych płaszczyzn do powstawania owych relacji. Dziękujemy pani Justyno.